Na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Naszym gościem jest dyrektor zarządzający City Handlowy. Dzień dobry panie dyrektorze, Jacek Czerniak jest z nami. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jak patrzy pan na to, co dzieje się teraz w polskiej gospodarce, gdzie mamy super prognozy, super też historyczne dane, które pokazują, jak wysoka była dynamika produktu krajowego brutto w zeszłym roku, to pana napawa jeszcze większą radością i optymizmem, który nie zna granic. I z punktu widzenia także prowadzenia biznesu w pana sektorze, jest to coś, co każe tylko myśleć pozytywnie o przyszłości, czy też tutaj gdzieś, kiedy tak wydaje się, że wszystko jest super, to trzeba jakoś bardziej być wyczulonym na pewne zagrożenia? No, na pewno jest tak, że dzisiaj jak rozmawiam z klientami, to klienci są bardzo optymistyczni i bardzo optymistycznie mówią o tym, co będzie się działo w pierwszej połowie tego roku i generalnie rok 2019 widzą raczej optymistycznie. Pojawiają się pytania, jeśli chodzi o kolejne lata, bo w dużej mierze ten pozytywny rok 2018 i rok 2019 i te wyniki są efektem takiego napędzania tego GDP konsumpcją. W dalszym ciągu poziom inwestycji jest relatywnie niski. I to jest pewnie jakiś taki element, który gdzieś może mieć znaczenie w kolejnych miesiącach, kwartałach, szczególnie pewnie już roku 2020. Na pewno takie zachwiania w gospodarce naszych sąsiadów i największych partnerów gospodarczych, szczególnie Niemiec, pewnie zawsze dla nas są istotne, aczkolwiek ostatnie sygnały pokazują, że jest tam troszeczkę lepiej. To dla nas jest też ważne. Także to jest na pewno taki element bardzo istotny. Zobaczymy, jak przełożą się te działania związane ze wzrostem płac, potencjalnie co się stanie z cenami energii, jak to też przełoży się. Wiemy, że ostatnie sygnały mówią o trochę większej inflacji, więc to na pewno ma też swoje znaczenie. Ale na dzień dzisiejszy, jak rozmawiam z klientami, to raczej są pełni optymizmu i tego, że te kolejne kwartały będą wyglądały bardzo dobrze. Jakbyśmy tak rozszerzyli tą perspektywę spojrzenia na świat gospodarczy, poza tylko kwestie, które dotyczą nas tutaj najbliżej, nas, naszego kraju i naszych sąsiadów, to co dzieje się dookoła nas dużo dalej, relacje między Stanami Zjednoczonymi, Chinami, kwestia w ogóle tego, co się dzieje w gospodarkach bardziej od nas oddalonych. Czy to ma z pana punktu widzenia, to ma jakiekolwiek znaczenie tutaj dla nas, Europejczyków czy Polaków? Czy to są jednak takiego rodzaju relacje, które są na pewno dla globalnej gospodarki ważne, natomiast już takiej ważności i powiązania z tym, co bezpośrednio nas dotyczy, to trzeba byłoby naprawdę nagimnastykować się, aby znaleźć? Nie, no jesteśmy częścią takiego globalnego ekosystemu. W związku z powyższym to, co się dzieje w Europie i relacje Europa-Stany, wczoraj miałem okazję brać udział w panelu na ten temat, mają ogromne znaczenie dla nas. Na pewno to, co się dzieje w Chinach i cała inicjatywa Belt and Road, która jest takim sztandarowym projektem chińskim i to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o Azję, szczególnie Chiny, ich ambicje bycia, czy zastąpienia w jakimś sensie Stanów Zjednoczonych jako takiego największego mocarstwa, no ma dla nas znaczenie i jesteśmy gdzieś częścią. Wiele sektorów gospodarki przechodzi o olbrzymą transformację technologiczną. Dla mnie takim obszarem to są cały przemysł samochodowy. Ostatnio gdzieś sporo mówiło się o tematach baterii elektrycznych. Zresztą Polska jest takim dużym, staje się dużym centrum tego rodzaju produkcji, tak, bo Koreańczycy tutaj podjęli decyzję o dużych inwestycjach, ale jak się słucha o tym, jakie jest zapotrzebowanie na tą technologię w ciągu najbliższych 10-11 lat, no to są olbrzymie kwoty, więc to też pokazuje, jak to się zmienia i myślę, że to jest istotne. Pewnie taki, nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie, też po panelach tutaj tak zacząłem się w głębi serca zastanawiać. W sumie przecież wszystkim chodzi o to, żeby mieć wzrost gospodarczy. Niezależnie od tego, czy jakim się jest krajem, jak daleko jest się położonym od nas, czy jak dużą się jest gospodarką. I to generalnie powinno prowadzić do tego, że taki powinien być fundament do tego, że będzie wzrost gospodarczy dla wszystkich. W związku z tym perspektywa na wzrost gospodarczy globalny powinna być taka dość jednokierunkowa, na plus. Świat nie jest równy, więc jedni zawsze bardziej benefitują
i zawsze ten efekt skali, jak wszędzie, ma swoje znaczenie. Dla nas pewnie istotne jest to, żeby nasi najważniejsi partnerzy gdzieś korzystali. I akurat wydaje mi się to, że my jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej i współpracujemy, i nasza gospodarka jest ściśle związana z gospodarką unijną, a dzięki temu też pośrednio i z innymi gospodarkami, z amerykańską na przykład, no to jest bardzo ważne, tak? I wydaje mi się, że my dzięki temu też benefitujemy. Ja zawsze mówię, że jakiekolwiek zachwiania pokazują, że Polska jest też atrakcyjna z perspektywy swojego położenia geograficznego, poziomu edukacji, profesjonalizmu ludzi, którzy tu pracują. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem do lokowania w dalszym ciągu inwestycji zagranicznych. Myślę, że to też gdzieś na koniec dnia będzie się przekładało na taki pozytyw i u nas, tak? A jak byśmy spojrzeli na Pana branżę bankową, jaka jest w tej chwili taki najistotniejszy z Pana punktu widzenia trend, który ma miejsce w sektorze finansowym? Konkretnie w bankach. Ja mam wrażenie takie, że w ogóle, to dla mnie jest zawsze jakimś czymś niepojętym, porównując to, patrząc wstecz i porównując tego, co było kilka lat temu, że w ogóle my banku w ogóle nie widzimy, a z tego banku cały czas korzystamy. Natomiast jednak mi się wydaje, jesteśmy, co by nie powiedzieć, na imprezie gospodarczej i w takich relacjach chyba, gdzie są korporacje, gdzie są przedsiębiorstwa, no to jednak trudno sobie wyobrazić to, że wszystko to będzie się odbywało tak zdalnie, ale też kilkadziesiąt lat temu trudno było sobie wyobrazić, tak, że będzie można kredyt czy kartę otrzymać, nie idąc w ogóle do banku. Ale wydaje mi się, znaczy akurat bankowość jest tą dziedziną gospodarki, która wydaje mi się, i Polska szczególnie, chyba przeszła największą transformację przez ostatnie 30 lat, bo tyle nam minie 4 czerwca. I przeskoczyliśmy wiele etapów, już nie mówiąc o czekach, jak czasami się gdzieś porównuję. I jak rozmawiam czasami z moimi kolegami z innych rynków, albo sam gdzieś jadę odwiedzając klientów naszych gdzieś za granicą, no to i rozmawiamy o polskiej bankowości, to klienci są zaskoczeni poziomem technologii i tego, jak nasz rynek się rozwija. Także z naszej perspektywy proces to digitalizacja, oczywiście sektor przychodzi transformację taki disruption, ale digitalizacja procesów to jest coś, co ma ogromne znaczenie i nabiera coraz więcej ważności w tych codziennych procesach. My bardzo mocno jako City w to inwestujemy i zarówno w bankowości detalicznej, i bankowości korporacyjnej. W bankowości detalicznej biometria jest tym, o czym chcemy rozmawiać, zwrócić procesy wydawania kart do kilku minut, to co Pan właśnie powiedział, bez konieczności w ogóle odwiedzania oddziału, i chcemy być w tym najszybsi na rynku. Korporacyjnie również pracujemy nad tym, co się będzie działo od strony digitalizacji naszych klientów, i wielu moich międzynarodowych klientów już dzisiaj de facto korzysta z takich otwartych API i współpracujemy w tym zakresie. Także tu się bardzo wiele rzeczy dzieje, no i myślę, że to się będzie zmieniało, szczególnie w Europie. PSD2, który wejdzie z końcem września, i cała strategia open bankingowa będzie też determinowała zachowania instytucji finansowych. A jak mamy proces cyfryzacji różnych takich czynności bankowych, to jest coś, co jest z punktu widzenia takiego już stricte biznesu czymś, co sprawia, że można łatwiej, szybciej i bardziej efektywnie prowadzić działalność. Czy to jest cały czas jesteśmy na takim etapie, albo może ten etap już dawno został zakończony, że to jest kwestia inwestycji, które w pierwszej kolejności z Pana punktu widzenia muszą generować to, że no to są projekty, i tak jak projektem może być w uproszczeniu nie wybudowanie sobie domu, to trzeba najpierw wydać, żeby potem policzyć, jak mi się opłaciło versus wynajmowanie mieszkania. Można już inaczej mówiąc w tej chwili patrzeć na korzyści w ogóle z cyfryzacji czynności bankowych, tych rzeczy, o których Pan powiedział? Nie, no oczywiście, no eliminacja czynności papierowych. Myśmy robili blisko 58%, ograniczyliśmy papier w tej części korporacyjnej. No zdecydowanie to poprawia efektywność procesów, przyspiesza reakcję do klienta. Też niejednokrotnie z perspektywy szczególnie moich ludzi, którzy na przykład bezpośrednio pracują z klientami, no to daje im więcej czasu na to, żeby z tymi klientami rozmawiać, i staramy się wtedy rozmawiać z nimi nie o konkretnych produktach, a raczej o rozwiązaniach, bo taka dzisiaj jest gdzieś raczej, wydaje mi się, rola banku. Kiedyś ktoś mówił, że no, banki może nie będą potrzebne, ale bankowość na pewno.
Ja uważam, że banki też będą potrzebne, bo te procesy związane z digitalizacją i cyfryzacją to jest jedno, ale banki też są instytucjami, które z racji tego, że są regulowane, z racji tego, że inwestują w cyberbezpieczeństwo bardzo dużo, co dzisiaj staje się takim jednym z najważniejszych ryzyk, no to wydaje mi się, że w dalszym ciągu będą odgrywały bardzo istotną rolę w tym systemie, ekosystemie gospodarczym, tak? Bo niektórzy mówią, fintechy przecież tutaj przeskoczą za chwilę banki. No, są takie przykłady, że są gdzieś te próby, ale banki to są dalej jednak instytucje, które odbudowują swoje zaufanie i wielu z nas, kiedy ma wysłać złotówkę, to raczej się nie zastanawia, prawda, jak to zrobi, ale jak ma wysłać 1000 złotych, no to już wtedy się zastanawia, czy to zrobić fintechiem, czy może jednak z bankiem, który bezpiecznie sprawdzi ten proces. Czy jakieś pewne wartości dalej tutaj są oczywiście, czymś tak, kluczowym. Tak, panie dyrektorze, tak. Dziękuję bardzo. Dyrektor zarządzający, dziękuję. City Handlowy w Polsce, Jacek Czerniak, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.